Kanał YouTube Ku Bogu przedstawia naukę świętego Jana Marii Wiany, proboszcza z Ars pod tytułem O cierpieniach w czyścu i o sposobach ratowania dusz cierpiących. Zaprawdę. Zaprawdę, powiadam Wam, rzecz idzie, godzina i teraz jest. Gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, ożyją. Ewangelia u świętego Jana, rozdział 5, wers 25. Bardzo bolesne i przejmujące jest położenie naszych rodziców, krewnych, znajomych. Jeżeli zeszli z tego świata nie uczyniwszy zadość sprawiedliwości Bożej skazani bowiem zostali do tego strasznego więzienia które się czyśćcem nazywa i tam zostawać będą dopóty dopóki długów swoich całkowicie nie spłacą O jak straszną jest rzeczą mówi apostoł narodów Wpaść w ręce Boga żywego. Ale po co ja, bracia drodzy, wszedłem dziś na Ambonę i w czyim imieniu mam przemawiać do Was? Wszedłem z rozkazu Boga i przemawiać mam w imieniu Waszych rodziców, Waszych krewnych, Waszych znajomych, przyjaciół i dobroczyńców. Wszakże od Was dla nich należy się dług wdzięczności przypomnijcie sobie co oni zrobili dla was kiedy na tej ziemi żyli weźcie na uwagę ich położenie w płomieniach czyśćcowych i pośpieszcie im z pomocą zdaje mi się że słyszę ich jak wołają powiedz naszym ojcom naszym matkom powiedz naszym dzieciom Wszystkim naszym krewnym, co my za straszne męki cierpimy. Niech się zlitują nad nami i niech nam swej pomocy nie odmawiają. Od czasu, jakieśmy się rozłączyli z nimi, ciągle w tych płomieniach goryjemy. Oby się poruszyli naszymi wołaniami i wyrwali nas z tej niedoli. Przedstaw im, Sługo Boży, szczegółowo naprzód wielkość mąk naszych. A potem środki, którymi mogą nam ulżyć albo całkiem uwolnić. Pocieszycielko strapionych, wstaw się za nami. Zdrowaś Maryjo. Jako katolicy wiemy dobrze, bracia, drodzy, że jest czyściec to jest miejsce, gdzie się dusze wiernych zmarłych wypłacają boskiej sprawiedliwości. Jest to artykuł naszej wiary, że jeżeli pokuta nasza nie była odpowiednią do wielkości naszych grzechów, to chociaż grzechy nasze Pan Bóg nam przebaczył, gdyśmy się spowiadali, chociaż nas z wiecznej kary uwolnił, zostaniemy jednak dla uiszczenia się w zupełności z kary doczesnej skazani na męki do czyśćca. Jeśli Bóg nie zostawia bez nagrody żadnej myśli dobrej, żadnego pragnienia i czynności choćby najmniejszej. To nie zostawi także bez kary żadnego przewinienia choćby najlżejszego. Pójdziemy do czyśćca i cierpieć będziemy, dopóki sprawiedliwość boska nie uzna nas za zupełnie oczyszczonych. W Piśmie Świętym wiele dowodów znajdziemy na to, że chociaż grzechy nasze zostają nam darowane, Bóg jednak wkłada na nas obowiązek, abyśmy na tym świecie ponosili różne kary doczesne, a na tamtym wypłacali się aż do ostatniego szelążka w płomieniach czyśćcowych. Patrzmy, co się stało z Adamem, kiedy żałował za grzech swój. Bóg mu przebaczył, skazał go jednak na pokutę więcej niż dziewięćset lat trwającą. Jakaż to długa pokuta. Dawid, wbrew woli Boga, rozkazał spisać wszystkich swoich poddanych, ale później dręczony wyrzutami sumienia uznał swój grzech. Padł twarzą na ziemię i prosił Boga o przebaczenie. Bóg wejrzał na żal Jego. Winę darował. Ale pomimo to proroka gada posłał, aby mu powiedział: Wybierz królu jedną z trzech kar, jakie Bóg przeznaczy za grzech twój morową zarazę, wojnę lub głód. Dawid rzekł: Lepiej wpaść w ręce pana, który już tyle razy okazał swe miłosierdzie, niż w ręce ludzkie. Wybrał więc morową zarazę, która trwała trzy dni i zabrało mu przeszło siedemdziesiąt tysięcy poddanych. A gdyby był Pan Bóg, nie powstrzymał ręki anioła wyciągniętej na miasto, to by była spustoszała cała Jerozolima. Dawid, widząc ilu nieszczęść był powodem grzech jego, prosił Boga, aby karę swą przeciw niemu samemu zwrócił, a oszczędził lud, który był niewinny. Ach, bracia drodzy, ileż lat wypadnie nam cierpieć w czyśćcu, któreśmy tyle popełnili grzechów i pod pozorem, żeśmy się wyspowiadali, nie czynimy odpowiedniej pokuty, ileż lat męczarni czeka nas na tamtym świecie. Ogień w czyśćcu jest ten sam co w piekle. Różnica na tym tylko polega, że nie jest wieczne. Dałby Bóg, żeby która z tych dusz biednych, które tam przebywają, stanęła dziś na moim miejscu, otoczona ogniem ją pożerającym i opowiedziała sama męczarnie swoje, napełniła ten kościół swymi jękami, to może by zmiękczyła i do litości pobudziła serca wasze. O jakże my cierpimy. Uwolnijcie nas, bracia, z tych męczarni, wy to możecie uskutecznić. O gdybyście wyczuli, co to za boleść być w rozłączeniu z Bogiem, któż to wysłowi goreć w ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, ponosić bóle niesłychane, być trawionymi żalem, wiedząc, żeśmy mogli tego uniknąć. O dziadki drogie, Wołają rodzice, myśmy was tak kochali. Czyż podobna abyście nas teraz opuścili? Wy spoczywacie na miękkim łożu, a my w ogniu strasznym. Wy się oddajecie zabawom, a my, dzień i noc cierpimy i płaczemy. Mieszkacie w domach, któreśmy wam zostawili. Używacie owocu trudów naszych. A my. Opuszczeni przez was. Od tylu lat ponosimy katusze tak straszne, ani jałmużny nie czynicie, ani omszę świętą nie prosicie dla przyjścia nam z pomocą. Możecie nam ulżyć, możecie nas z więzienia uwolnić, a jednak nie pomyślicie o tym. O jakże straszne są męczarnie nasze. Tak, bracia drodzy. Kiedy w płomieniach jęczymy, to sąd nasz zmieniamy o tych lekkich przewinieniach, jeżeli je można nazwać lekkimi, któreśmy się dopuszczali. O mój Boże, woła król prorok, biada człowiekowi nawet najsprawiedliwszemu, jeżeli go sądzisz bez miłosierdzia. Jeśli plamy na słońcu znalazłeś, a złość w aniołach, to cóż będzie z grzesznikiem? Ileż lat mąk czyśćcowych nam się należy, którzyśmy popełnili tyle grzechów śmiertelnych, a prawie nic nie czyniliśmy dla zadośćuczynienia sprawiedliwości Bożej. Czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Bóg Raz rzekł do jednego ze swoich proroków Idź do króla Jeroboama I strofuj go w moim imieniu Za grzech bławochwalstwa, którego się dopuścił Nie przejmuj żadnego pożywienia Ani u niego, ani w drodze Prorok zastosował się do rozkazu Bez uwagi, że się na niebezpieczeństwo wielkie naraża Stanął przed królem i wyrzucał mu występek stosownie do woli Boga. Król się mocno obraził taką śmiałością proroka, podniósł rękę i kazał go pojmać, ale ręka króla uschła natychmiast. Widząc taką karę, opamiętał się Jeroboam i począł żałować. Pan Bóg wejrzał na żal jego, przebaczył mu grzech i uzdrowił rękę. Dobrodziejstwo to zmieniło umysł króla. Nie gniewał się już na proroka, ale prosił, aby z nim do stołu zasiadł i posiłek przyjął. Nie mogę, odpowiedział prorok. Pan Bóg mi zabronił. Chociażbyś mi połowę królestwa dawał, nie uczynię tego. Gdy wracał, napotkał fałszywego proroka, który mówił, że jest posłany od pana i nakłaniał go do spożycia z nim pokarmów. Przyjął to zaproszenie nakłaniany i cokolwiek się pożywił. Ale jak tylko z domu fałszywego proroka wyszedł, zaraz lwa ogromnego napotkał, który go pożarł. Jeśli się zapytamy, co sprowadziło tę śmierć, to w odpowiedzi otrzymamy, że nieposłuszeństwo proroka. Patrzmy jeszcze raz na Mojżesza, który był tak miłym Bogu. Na chwilę tylko zwątpił że woda ze skały nie wytryśnie i dwa razy w skałę uderzył. Bóg jednak rzekł, obiecałem Ci, że wejdziesz do ziemi obiecanej, która mlekiem i miodem płynie, ale żeś zwątpił i dwa razy w skałę uderzył, jak gdyby jeden raz nie wystarczał, przeto za karę z daleka tylko tę ziemię ujrzysz, a do niej nie wejdziesz. Jeśli Bóg tak surowo każe lekkie przewinienia, to jakże karać będzie roztargnienia w modlitwie, niewłaściwe zachowanie się w Kościele. Ach jakże my jesteśmy zaślepieni? Ileż lat i wieków gotujemy dla siebie w czyściu za tyle przewinień, które za nic sobie poczytujemy? Jakże się inaczej odzywać będziemy, gdy się wśród tych płomieni znajdziemy, w których sprawiedliwość Bożą tak Dotykalnie, tak boleśnie odczujemy. Bóg jest sprawiedliwy, bracia, drodzy, w tym wszystkim, co czyni. Nagradza nas za najmniejszą czynność. Nagradza nawet nasze pragnienia, każdą myśl dobrą, każdą chęć, chociażbyśmy jej dla jakich przeszkód uskutecznić nie mogli. Ale z drugiej strony, kiedy idzie o karę, nic nie daruje, każde przewinienie, chociażby najlżejsze może nas do czyśćca zaprowadzić. Wielu ze świętych nie pierwej dostali się do nieba, aż po przebyciu odpowiedniego czasu w czyścicu. Święty Piotr Damian mówi, że siostra jego przez wiele lat zostawała w czyścicu za to, że słuchała z pewną przyjemnością piosenki lubieżnej. Dwaj zakonnicy przyrzekli sobie nawzajem, że który z nich pierwej umrze, to w jakikolwiek sposób da znać pozostałemu przy życiu o stanie, w jakim się znajduje po śmierci. Bóg pozwolił temu, co w pierwej umarł, aby spełnił swoją obietnicę. Pokazał się więc swemu przyjacielowi i zapewnił go, że 15 dni przebywał w czyściu za to, że zbyt lubował się w spełnianiu swojej woli. Kiedy żyjący, winszował mu, że tak niedługo przebywał w czyśćcu, marły, odrzekł, wolałbym za życia ze skóry być obdzieranym przez 10 tysięcy lat, gdyż to cierpienie jakkolwiek wielkie. Nie dorównywałoby cierpieniom, jakie w czyśćcu ponosiłem. Pewien kapłan zapewniał swego przyjaciela, że przez kilka miesięcy zostawał w czyśćcu za to, że zwlekał z wykonaniem testamentu, w którym były zapisy na różne cele dobroczynne. Ach iluż jest i teraz bracia drodzy, co mają sobie do wyrzucenia tę samą winę. Od ośmiu albo i dziesięciu lat. Poumierali ich rodzice i zobowiązali ich do dania takiej, a takiej jałmużny, do zamówienia tylu, a tylu mszy świętych, a oni dotychczas tego nie spełnili. Iluż jest takich, którzy z obawy, aby nie było jakich zapisów na uczynki dobre, nie chcą zajrzeć do testamentu na ich korzyść sporządzonego przez rodziców lub przyjaciół. Oto te biedne dusze w czyśćcu zostają. Straszne męki ponoszą, ponieważ nie spełniono ich ostatniej woli. Biedni, co żeście zrobili? Chodziło wam o to, aby uszczęśliwić dzieci albo spadkobierców waszych i żeby przysporzyć im mienia, polepszyć ich los. Zaniedbywaliście własne dusze. Nie troszczyliście się o ich zbawienie. Spełnienie dobrych uczynków, które mogliście sami wykonać, powierzyliście waszym dzieciom. Ach, jakże byliście nierozsądnymi, kiedyście zapominali o samych sobie, o swoim zbawieniu. Powie kto: moi rodzice dobrze żyli, o łaskę Boga i zbawienie swoje bardzo się starali. Ach, czy to tak wiele potrzeba, aby się do czyśćca dostać? Posłuchajmy, co w tej mierze mówi. Albert Wielki, którego cnoty znane były powszechnie, oto pokazał się po śmierci jednemu ze swoich przyjaciół i oznajmił, że go Pan Bóg posłał do cześćca za to, że miał chwilowe upodobanie w swojej nauce. Co dziwniejsza, wielu świętych nawet kanonizowanych przechodziło przez czyściec. Święty Seweryn, arcybiskup koloński, w kilka lat po śmierci pokazał się jednemu ze swoich przyjaciół i powiedział: że był w czyściu za to, że odłożył do wieczora modlitwę, którą był powinien zmówić rano. O jakże wielu chrześcijan w czyściu będzie za to, że swe modlitwy odkładali na czas inny, pod pozorem, że coś ważniejszego mieli do załatwienia. Gdybyśmy szczerze pragnęli posiadać Boga, to byśmy unikali zarówno małych, jak i ich wielkich grzechów, ponieważ odłączenie od Boga chociażby krótkie, jest tak strasznym dla dusz. Ojcowie święci mówią, że czyściec jest w pobliżu piekła. Łatwo to pojmujemy, gdy pomyślimy, że grzech powszedni niedaleko jest od śmiertelnego. Według tychże ojców nie wszystkie dusze pokutują w czyśćcu dla zadośćuczynienia boskiej sprawiedliwości, Niektóre z nich pokutują w tych miejscach, w których grzeszyły. Święty Grzegorz Papież podał nam w tej mierze przykład. Pewien świątobliwy kapłan, będąc chorym, z rozkazu lekarza chodził co dzień do kąpieli w dość odległe miejsce. Zawsze tam czekał na niego jakiś nieznajomy człowiek, który mu pomagał rozebrać się, a po kąpieli podawał płótno do otarcia się. Kapłan przez wdzięczność przyniósł raz swemu nieznajomemu kawałek chleba poświęconego. Mój ojcze, rzekł nieznajomy, dajesz mi rzecz, której ja nie spożytkuję, bo jestem duchem. Chociaż widzisz mnie w ciele. Byłem tu kiedyś panem i odbywałem tu mój czyściec. Sługo Boży, zlituj się nade mną. Jeżeli zechcesz, Możesz mnie uwolnić z tych mąk, które ponoszę. Ofiaruj za mnie msze święte. Ofiaruj modlitwy Twoje. To powiedziawszy, zniknął. Ach, bracia drodzy, wiedząc o tym, czy możemy nie pamiętać o naszych rodzicach, którzy może tu są około nas. Jeśli by im Bóg pozwolił nam się pokazać, to by się nam do nóg rzucili. Dzieci drogie, powiedzieliby, miejcie litość nad nami, nie zapominajcie o nas. Tak, bracia drodzy, wieczorem, idąc na spoczynek, widzielibyśmy biednych rodziców naszych, wołających o pomoc, widzielibyśmy ich w naszych domach, w naszych polach. Te biedne dusze krążą koło nas, i idą za nami wszędzie, ale niestety. Są to biedni żebracy Około złych bogaczów Przedstawiają im swoje potrzeby i swoje męczarnie Ale źli bogacze nie zwracają na to uwagi Prosimy, wołają O jedno ojcze nasz O jedno zdrowaś O jedną mszę świętą Ach, jakże byśmy byli niewdzięczni Gdybyśmy odmówili naszemu ojcu Naszej matce, jakiej małej cząsteczki tych dóbr, które oni z takim mozołem nabyli dla szczęścia naszego? Powiedzcie mi, jeśli wasz ojciec, lub wasza matka, albo jedno z waszych dzieci było w ogniu, gdybyście widzieli ich ręce wyciągnięte do was z prośbą o pomoc, czyżbyście byli tak nieczuli, żebyście pozwolili ich. Napalenie się w oczach waszych. Ach, wiara nas uczy, że te biedne dusze ponoszą męki tak straszne, że żaden człowiek pojąć tego nie jest w stanie. Jeśli chcemy, bracia drodzy, zapewnić sobie niebo, to módlmy się bezustannie za duszami w czyściu cierpiącymi. Pewny to znak wybrania i potężny środek zbawienia. Modlitwa za umarłych. Pismo Święte dostarcza nam porównania cudownego w historii Jonaty. Saul, ojciec jego, zabronił wszystkim żołnierzom pod karm śmierci nie brać żadnego pożywienia, dopóki by nie pokonali filistynów. Jonatas, który na ten zakaz nie zważał, będąc bardzo zmęczonym, umoczył koniec swej strzały w miodzie i skosztował. Saul pytał pana, czy kto nie naruszył danego zakazu. Dowiedziawszy się, że syn jego naruszył, kazał go pojmać i rzekł: To mi niech uczyni Bóg, i to niech przyczyni, że śmiercią umrzesz. Jonatas. Widząc, że jest skazanym na śmierć przez ojca za naruszenie danego rozkazu, zwrócił oczy swoje do ludu i płacząc. Zdawał się przypominać wszystkie usługi, jakie mu wyświadczył, wszystkie łaski, jakimi obsypał. Lud rzucił się do nóg Saulowi. Czemu skazujesz na śmierć Jonatę, który wybawił Izraela, który uwolnił nas z rąk nieprzyjaciół? Nie, 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 nie spadnie mu ani włos z głowy, my musimy go ocalić. On nam wiele dobrodziejstw wyświadczył. My nie możemy, nie powinniśmy o tym zapomnieć. I wybawił lud Jonatę, że nie umarł. Jest to obraz tego, co się dzieje przy śmierci. Ten, co się modli za duszami w czyściu cierpiącymi, skoro tylko stanie przed Trybunałem Jezusa Chrystusa dla zdania rachunku ze swego życia, dusze owe już. Staraniem Jego uwolnione z czyśćca rzucą się do stóp Zbawiciela i powiedzą Panie, zlituj się nad tą duszą. Ona werwała nas płomieni. Ona za nas uczyniła zadość Twej sprawiedliwości. Zapomnij jej przewinień, jak ona błagała, żebyś zapomniał przewinień naszych. Ach, jakże to potężne są pobudki do rozbudzenia w nas współczucia dla tych dusz cierpiących. Tymczasem, jakże prędko zapominamy o tych duszach? Można powiedzieć, że pamięć o umarłych przemija razem z dźwiękiem dzwonów. Cierpcie, biedne dusze, płaczcie w tym ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, daremne wasze wołania. Nikt was nie usłyszy, nikt wam nie ulży. Oto, jak się wywdzięczamy, bracia drodzy, za miłość, za dobroć, jaką nam okazywali najbliżsi, najserdeczniejsi, za życia. Ach, nie bądźmy, błagam was na wszystko z liczby tych niewdzięcznych, tych przewrotnych. Ponieważ pracując nad ich wybawieniem, pracujemy nad naszym własnym zbawieniem. Ach, powiedzcie może, jakim sposobem moglibyśmy te dusze pocieszyć, uwolnić z czyśćca i do nieba zaprowadzić. Odpowiedź na to łatwa już dawno przez Kościół wskazana po pierwsze, przez modlitwy i jałmużny, po drugie, przez odpusty po trzecie przez ofiarę mszy świętej naprzód przez modlitwę kiedy się modlimy za duszami w czyśćcu to na ich korzyść odstępujemy to wszystko co by nam Bóg udzielił gdybyśmy się za siebie modlili ale niestety modlitwa nasza jest czymś bardzo małym ponieważ jesteśmy grzesznikami i prosimy za winnymi mój boże Czegoż to potrzeba, aby Twoja miłość była wielką? Każdego poranku możemy ofiarować za duszę w czystcu cierpiące wszystkie czynności nasze dzienne i wszystkie modlitwy, jakie w ciągu dnia odmówimy. jest to naprawdę nie za wiele. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma ręce związane i jest ciężarem obciążony, że my. Przechodzimy każdego dnia około Niego i trochę z tego ciężaru ujmujemy. Po niejakim czasie owego biedaka z ciężaru całkiem uwolnimy. Z duszami w czyści cierpiącymi rzecz się ma podobnie. Ujmujemy im ciężaru, zmniejszamy ich cierpienia, ile razy coś dla nich czynimy. To o kwadrans, to o godzinę zmniejszamy ich karę i coraz bardziej. Zbliżamy ich do nieba. Powtórę, możemy dusze z czyśca uwalniać za pośrednictwem odpustów. Jest to wielka pomoc, ceny niesłychanej. Dusze nią wsparte bardzo prędko przybliżają się do nieba. Ofiarujemy im bowiem zasługi przy najdroższej krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi cnót Najświętszej Maryi Panny i świętych różnych którzy większe czynili pokutę, nich ich grzechy wymagały. A gdybyśmy chcieli, to byśmy prędko czyściec pustym uczynili, ofiarując za biedne dusze czyścowe wszystkie odpusty, jakie pozyskać możemy. Pomyślcie, bracia drodzy, ile odpustów otrzymać można, odbywając drogę krzyżową, odmawiając różaniec lub inne modlitwy, do których odpusty są przywiązane. Bardzo winnymi jesteśmy, bardzo nieczułymi, gdy tak łatwymi środkami, mogąc uwolnić dusze rodziców, nie czynimy tego, ale pozwalamy, aby się paliły w strasznych płomieniach czyścowych. Po trzecie, sposobem najpotężniejszym do uwolnienia dusz z czyśćca jest msza święta. Gdy ją ofiarujemy za te biedne dusze, to już nie grzesznik prosi za grzesznikiem. Ale Bóg równy Ojcu swojemu, który nic nie odmówi Synowi, zapewnił nas o tym Jezus Chrystus, który powiedział: Ojcze mój, dziękuję Ci, ponieważ mnie zawsze wysłuchujesz. Oto przykład, który świadczy, jak wielka jest skuteczność mszy świętej. Czytamy w historii kościelnej, że w krótkim czasie po śmierci cesarza Karola. Pewien człowiek świątobliwy z dziecia reimskiej imieniem Bernold, zachorowawszy i otrzymawszy ostatnie sakramenta, przez cały dzień prawie nic nie mówił i zaledwie słabe oznaki życia dawał. Pod wieczór otworzył oczy i ospowiednika poprosił. Stało się jego woli zadość, spowiednik przybyła on, zalawszy się łzami, w te słowa przemówił. Byłem. Na tamtym świecie i znalazłem się w tym miejscu, w którym biskup Pardul z Laon przebywa. Strasznie cierpi w płomieniach. Zobaczywszy mnie, rzekł: Ponieważ wracasz jeszcze na Ziemię, proszę cię, nie zapomnij o mnie. Możesz mnie stąd uwolnić i z Bogiem, czego ja tak pragnę połączyć. Jakiż sposób na to? zapytałem. Wyszukaj tych, którym ja dobrze za życia czyniłem i powiedz im, żeby się modlili za mną, żeby Omszę świętą prosili. Uczyniłem, czego ode mnie żądał i ujrzałem go wkrótce pięknym jak słońce, niecierpiącym wcale, zadowolonym zupełnie te słowa mówiącym. Patrz. Ile modlitwy i msza święta sprawiły mi szczęścia. Nieco dalej ujrzałem króla Karola, który tak przemówił. Mój przyjacielu, ach, jakże ja cierpię. Pójdź do biskupa Hinkmara i powiedz mu, że cierpię za to, iż nie słuchałem rad jego. Liczę jednak na to, że on mi dopomoże do wyjścia z tego miejsca mądrości. -Proś także tych wszystkich, którym ja czyniłem dobrze za życia, aby się za mną modlili, aby msze święte ofiarowywali, abym był wyzwolony. Biskup Hinkmar, który zabierał się właśnie do odprawiania mszy świętej, począł zaraz modlić się z ludem na tę intencję. Ujrzałem następnie króla odzianego swymi szatami królewskimi, i jaśniejącego chwałą. Mamy w tym dowód, jak dzielnie pomagają do uwolnienia biednych dusz z mąk nasze modlitwy, nasze dobre uczynki, a nade wszystko msze święte. Weźmy inny przykład, który również znajdziemy w historii kościelnej. Jest on jeszcze bardziej uderzający. Pewien święty kapłan, dowiedziawszy się o śmierci swego przyjaciela, którego bardzo miłował w Bogu, nie znalazł lepszego środka dla podania mu pomocy nad ofiarowanie za jego duszę jak najrychlej mszy świętej. Rozpoczął ją z wielką pobożnością i z wielkim bólem zarazem. Po konsekracji podnosząc w górę hostię, rzekł: Ojcze przedwieczny. Oto ofiaruję Ci ciało i duszę Twego najdroższego Syna. Błagam pokornie, zlituj się nad duszą mego przyjaciela, który zostaje w płomieniach czyśćcowych. Zróbmy zamianę. Ja Ci dam Twego Syna, a Ty mi uwolnij mego przyjaciela. Prośbę swoją zanosił z tak żywą wiarą, że Bóg wysłuchał go i on spostrzegł. Jak dusza jego przyjaciela przeszła z czyśćca do nieba. Święta perpetua zaleca usilnie modlitwy za duszę w czyśćcu. Bóg sprawił, że widziała jak jej brat gorzał w płomieniach, pomimo, że umarł mając zaledwie lat siedem, i pomimo, że przez całe życie cierpiał na raka, wydając jęki straszne we dnie i w nocy. Wiele modlitw i wiele pokut czyniła dla uwolnienia go, wreszcie ujrzała, że przeszedł do nieba promieniujący jak anioł. Ach, jakże są szczęśliwi ci wszyscy, którzy mają takich przyjaciół! Biedne te dusze, w miarę jak się zbliżają do nieba, zdają się jeszcze więcej cierpieć. Są w tym położeniu, w jakim Absalon. Zostawał on. Przez jakiś czas na wygnaniu, potem powrócił do kraju, ale nie wolno mu było widzieć się z ojcem, który go czule kochał. Kiedy mu oznajmiono, że jest blisko ojca, ale go nie zobaczy, zawołało. Ach, zobaczę okna i ogrody mojego ojca, a nie zobaczę jego samego. Powiedzcie mu, że wolę umrzeć niż tu być, a jego nie widzieć, Powiedzcie Mu, że to nie dość, iż mi przebaczył, ale że ja pragnę i proszę, aby mi pozwolił widzieć się ze sobą. Z owymi duszami biednymi rzecz ma podobnie. Im bardziej zbliża się czas ich wyjścia z wygnania, tym bardziej zwiększa się ich miłość ku Bogu, ich pragnienie widzenia go. Nie czują w sobie dość siły do wytrwania w męczarniach. Panie, wołają, wejrzyj na nas okiem swego miłosierdzia. Jesteśmy już przy końcu naszych cierpień. Pozwól nam co rychlej ujrzyć Ciebie. Ach, jakże szczęśliwi są ci, którzy mogą uniknąć tych płomieni. My już jesteśmy pozbawieni tego szczęścia. Nie mamy nadto ani rodziców, ani przyjaciół. Oby się przynajmniej zlitowali nad nami ci, których głos nasz dojdzie. Od tylu lat zostajemy w tym ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą. Gdybyście mogli pojąć wielkość tych cierpień, jakie ponosimy, to byście nas nie opuścili. Cóż za straszne położenie nasze, nikt nad nami litości nie ma. Jest to rzecz pewna, bracia drodzy, że te biedne dusze dla siebie nic nie mogą, ale dla nas wiele mogą. Kto się do nich odwołuje, ten zawsze upragnioną łaskę otrzyma. Jeśli święci, co są w niebie, naszym zbawieniem się zajmują, chociaż od nas nic nie potrzebują, to o ileż bardziej dusze czyścowe, które naszymi modlitwami wspieraliśmy po wydostaniu się z czyśćca przez wdzięczność, będą o nas pamiętać i nam w zbawieniu dopomagać. Nie odmawiaj, powiedzą, swej łaski, panie, tym braciom naszym, którzy tyle starań dołożyli, aby nas spłomieni wydobyć. Czyliż nie będzie błagać Boga, Matka. O łaskę dla swych dzieci, które ją miłowały i o uwolnienie z czyśca prosiły? Pasterz, który za życia bardzo się troszczył o zbawienie swych parafian, czyliż zapomni o nich w wieczności? Ach nie! Tak, bracia drodzy, za każdą razą, kiedy będziemy potrzebowali o co prosić, zwracajmy się z ufnością do. Świętych dusz, pewni będąc, że za nami się wstawią do Boga. Jakież to szczęście dla nas, że w modlitwach, jakie za dusze czyśćcowe zanosimy, mamy tak wyborny środek na zapewnienie sobie nieba, kiedy zechcemy prosić Boga o żal za grzechy zwracajmy się do tych dusz, które tyle lat przebywały w płomieniach czyśćcowych. Kiedy zechcemy prosić o wytrwałość w dobrym, wzywajmy te dusze, które wskutek swej wytrwałości teraz oglądają Boga. W chorobie, w smutku, myślmy o czyśćcu i tych duszach, co tam były. Nie zawiedziemy się. Owszem, osiągniemy skutek pożądany. Jakiż koniec tego wszystkiego? Oto pewną jest rzeczą, że nadzwyczaj mała jest liczba wybranych, którzy nie przechodzili przez płomienie czyścowe, że kary, jakie tam ponosili, są nad pojęcie nasze. Pewną jest rzeczą, że w rękach naszych mamy to wszystko, co potrzebne jest dla przyjścia z pomocą tym duszom nieszczęśliwym. To jest modlitwy, pokuty, jałmużny, a nade wszystko msze święte. W końcu to niezawodna, że te dusze pełne miłości, wywdzięczając się, wyproszą dla nas tysiąc razy więcej, niż my im dajemy. Jeśli będziemy w czyśćcu, to te dusze nie omieszkają prosić Boga o tę samą łaskę dla nas, jaką myśmy wyprosili dla nich, bo one Dobrze wiedzą, jakie tam cierpienia straszne, jakie rozłączenie z Bogiem okrutne. Poświęćmy, bracia, drodzy, kilka godzin w ciągu tej oktawy na rzecz tak zbawienną. Wiele, wiele dusz dostanie się do nieba przez mrze święte i modlitwy nasze, jałmużny, umartwienia. Niech każdy z nas myśli o swoich biednych rodzicach, krewnych, znajomych, dobrodziejach. Tak, bracia drodzy, czyńmy, co tylko możemy dla sprawienia im ulgi w cierpieniach. Podobamy się w ten sposób Bogu, który pragnie ich wyzwolenia i pozyskamy dla nich szczęście, najpożądańsze. Szczęście widzenia Boga, który żyje i króluje. Po wszystkie wieki wieków. Amen.